Zdarzyło ci się krzyknąć na twojego partnera w ferworze chwili, by potem przeprosić, tłumacząc, że to stres wynikający z twojej pracy? Otóż wydaje się nam, że wiemy, dlaczego to zrobiliśmy, ale z reguły się mylimy, nie mając w większości przypadków pojęcia o naszych wewnętrznych emocjach. Dzisiaj omówię 6 ciekawych eksperymentów i 4 naprawdę ważne idee, które pokazują, dlaczego robimy to, co robimy. Potrzebujemy jakiegoś wyjaśnienia dla rzeczy, które robiliśmy. To wytłumaczenie, że krzyknęliśmy na partnera, bo w cudzysłowie praca, jest tylko taką protezą, zaspokojeniem naszej potrzeby nadania sensu naszym czynom. Jaka jest prawda? Na pewno bardziej skomplikowana. Pierwsza ważna idea to błędnie oceniamy nasze wewnętrzne życie. Pokażę to na wnioskach z 2 eksperymentów. To przypisanie pracy do wybuchu złości pokazuje eksperyment z 1977 roku realizowany przez Richarda Nisbeta i Nancy Bellows. Uczestnicy eksperymentu mieli wcielić się w rekruterów. Dostali aplikację niejakiej Julii i mieli ją scharakteryzować m.in. według kryteriów jej elastyczności zawodowej i czy wzbudza sympatię. Każdy uczestnik dostał informację o Julii, ale niektórzy, losowa próba, dostała dodatkową wzmiankę, że miała niedawno wypadek samochodowy. Odczucia sympatii względem Julii w jednej i w drugiej grupie nie różniły się. Uczestnicy słusznie uznali, że wypadek samochodowy ma zerowy wpływ na to, czy Julia jest sympatyczniejsza, czy nie. Jednak gdy uczestnicy eksperymentu byli pytani o powody, dla których w taki czy nie inny sposób scharakteryzowali Julię, każdy, kto otrzymał tekst z wypadkiem samochodowym, wspomniał, że jest to jeden z powodów, dla których Julia jest sympatyczniejsza. Widzisz tutaj błąd? Ocena Julii była w obu grupach taka sama, mimo że jedna z grup przypisała swoją pozytywną ocenę właśnie wypadkowi samochodowemu. To łatwo wskazuje, jak błędnie potrafimy oceniać przyczynę własnych sympatii, antypatii i zachowania w ogóle. Podobnie nie mamy dobrej pamięci do rzeczy, stąd gdy sięgamy do wspomnień, nie odtwarzamy wydarzeń takimi, jakimi były, tylko przekształcamy je w sposób zgodny z naszymi obecnymi przekonaniami. Dobrze pokazuje to eksperyment z 1993 roku przeprowadzony na uczestniczkach. Miały one opisywać dzień po dniu krótką notatkę z ich samopoczucia w związku z cyklem menstruacyjnym. 2 tygodnie po zakończeniu eksperymentu, gdy zapytano uczestniczki, by wspomniały, jak się czuły, każda opisała więcej bólu i cierpienia niż faktycznie doświadczyła. Dlaczego tak się stało? Bo każda z nich ma mocne przekonanie, że okres to bolesna rzecz. Stąd sięgając pamięcią wspomnienia, zostały mocno zniekształcone przez bieżące przekonania i podane jak prawdziwe. 2 idea to brniemy w beznadziejne inwestycje. Jest kilka praktycznych i eksperymentalnych przykładów na to postępowanie. Ma ono niestety bardzo negatywny wpływ na nasze życie. Jednym z nich jest tak zwany efekt Concorda, kiedy bronimy inwestycji, nawet jeśli koszta obrony będą większe niż jej opuszczenie. Jest to związane z tak zwanymi kosztami utopionymi, czyli znacznymi poniesionymi wydatkami na początku inwestycji. Mimo generowania ciągłych strat, podejmowano właśnie decyzję o kontynuowaniu przedsięwzięcia właśnie na podstawie poniesionych strat. Dopiero w przypadku Concorda katastrofa tego typu samolotu powstrzymała, a i tak z oporami, dystrybucję właśnie tego modelu i pogrzebała całą inwestycję. To jednak był wielki biznes. A co oznacza ten efekt dla małego biznesu? Że będzie bardzo ciężko rozstać się ze swoimi pierwszymi nietrafionymi biznesami. To oznacza, że twoja pierwsza firma może być traktowana przez ciebie w kategoriach romantycznych, a nie racjonalnych. Fakt, że tak dużo zainwestowałeś, nie oznacza, że pozostanie na tonącym okręcie przyniesie coś dobrego. A jednak przykładem z innej strony będą wszelkiego rodzaju toksyczne związki, w których tkwimy, bo to znane zło, bo wizja zmiany to kompletna niewiadoma i destabilizacja. To podobnie jak w efekcie Concorda, przykład przeinwestowania i podejmowania nieracjonalnych decyzji na podstawie poświęceń, jakie zrobiliśmy, a nie na podstawie potencjału, który w wypadku toksycznych relacji potrafi być kompletnie wyniszczający. Podobnie racjonalizujemy wszelkiego rodzaju inicjatywy i biznesy, do których dołączamy, bo popełniliśmy już sporo wysiłków, więc brniemy dalej, bo w cudzysłowie wystarczy, że mocniej popracujemy i już będzie. Eksperyment z 1951 roku przeprowadzony przez Elliot Aronson i Judson Mills pokazywał tą zależność. Uczestnicy, by dostać się do grupy dyskusyjnej o seksie, mieli przejść zawstydzającą inicjację, czytając na głos sprośny tekst prowadzącemu doświadczenie.
Doświadczenie to dla wielu było bardzo wymagające. Gdy uczestnicy przeszli test, mogli dołączyć do grupy dyskusyjnej i przesłuchać się jednej sesji. Problem polegał na tym, że spotkanie celowo przez eksperymentatorów było prowadzone w sposób nudny i nieciekawy. Tak więc nagrodą, jaką uczestnik otrzymywał za trudną inicjację, dostarczała sporego zawodu. Mimo to uczestnicy przekonywali samych siebie, że nagroda była lepsza. Przecenili efekty sesji względem innych uczestników, którzy nie brali udziału w inicjacji. To, co robimy, jest nieracjonalne. Czasem lepiej odpuścić swoją pierwszą firmę, swoją pierwszą wielką miłość, czy po prostu uciec z tonącego statku. Miej tą świadomość, gdy będziesz analizował trudne momenty w twoim życiu. Może dzięki tej wiedzy podejmiesz lepsze decyzje. Trzecia idea. Rzeczy przedstawione w pozytywnym świetle pomagają podjąć nam decyzje. To esencja marketingowego świata i dziedziny, jaką jest copywriting. Jeśli uważasz, że jesteś odporny na komunikaty reklamowe, masz zamontowanego adblocka i należysz do grupy świadomych konsumentów, to i tak padasz ofiarą wielu malutkich detali właśnie w marketingu, które mają ogromne znaczenie. Rozważ kilka przykładów zestawionych ze sobą zdań. Szkolenie to pomaga przezwyciężyć lęk przed wystąpieniami, a nie szkoląc się, ciągle będziesz czuł lęk przed wystąpieniami. Czytanie książek pomaga utrzymać sprawność umysłową i poszerza twoje horyzonty, a nieczytanie książek prowadzi do niesprawnego umysłu i wąskich horyzontów. Używanie tego suplementu diety prowadzi do polepszonego samopoczucia i większej odporności, a nieużywanie tego suplementu sprawi, że nie zmieni się twoje samopoczucie i odporność. Jak widzisz, zdania po jednej stronie są skonstruowane w sposób pozytywny, a drugie w formie negatywnej, brzmiącej momentami wręcz jak groźba. W 1999 roku przebadał to Alexander Rotman, rozdając ulotkę dotyczącą płynu do płukania ust. Jedna była pełna pozytywnego przekazu, druga grała na negatywnych odczuciach według podobnej konstrukcji. Płyn do płukania pomaga w walce z próchnicą, przeciwko niezażywanie płynu do płukania może prowadzić do wzrostu próchnicy. Co do zasady, obie ulotki, podobnie jak moje przykładowe zdania, mówiły to samo. A mimo to, z eksperymentu, ci, którzy mieli pozytywną treść, zdecydowali się na darmową próbkę w 67% przypadków. Natomiast tylko 47% osób zdecydowało się na próbkę po przeczytaniu negatywnego przekazu. Tak więc, niezależnie czy masz adblocka, jesteś pod ciągłym wpływem marketingu subtelnego, ukrytego, który ciągle delikatnie wpływa na twoje decyzje. Stąd następnym razem, jak będziesz wybierał na przykład tabletki na ból głowy, witaminy, czy choćby decydował się na zakup książki bądź szkolenia, być może podjąłeś tą decyzję pod wpływem zasłyszanej rekomendacji właśnie tego typu. Czwarta idea. Dużo więcej zależy od sytuacji niż od twojego charakteru. Zrobiłem to, co każdy zrobiłby na moim miejscu. Znasz to zdanie, prawda? Bardzo często pojawia się ono w kontekście bohaterskiego czynu kompletnie anonimowej osoby. Gdy ktoś wyciągnął dziecko z płonącego mieszkania, gdy ktoś uratował kotka ze studni, gdy ktoś powstrzymał bandytę przed kolejnym włamaniem. To zdanie to nie jest przypadek. To fakt, że jest swego rodzaju powielanym banałem, ale on jest głębszy niż nam się na pierwszy rzut ucha wydaje. Miej też na uwadze reakcję otoczenia. To otoczenie przypisuje bohaterowi naszej opowieści wszelkie cnoty, a on sam skromnie, każdy by tak postąpił. To powiedzenie zdradza fakt, że opisujemy swoje zachowanie na podstawie zastanej sytuacji, a zachowanie innych na podstawie cech charakteru. Sam bohater mówi, bo taka była sytuacja, a otoczenie mówi, no ale przecież takie wspaniałe cechy charakteru. W eksperymencie z 1967 roku, prowadzonego przez Edwarda Jonesa i Victora Harrisa, widać to bardzo dosadnie, gdzie wskazali na fakt, że ludzie, gdy na przykład o czymś zapomną, mówią: zapomniałem, bo miałem 3 spotkania, a niemal nigdy nie powiedzą: zapomniałem, bo jestem taki zapominalski, czyli odwołałem się do sytuacji, a nie do konkretnej cechy swojego charakteru. Bardzo dobrze to widać na doświadczeniu z 1973 roku prowadzonym przez Johna Darleya i Daniela Betsona, nazwanym Dobry Samarytanin. Wszyscy uczestnicy to katolicy studenci teologii, których poinformowano na zajęciach, że w sąsiednim budynku muszą zrobić krótką prezentację właśnie na temat przypowieści o Dobrym Samarytaninie. Jednej grupie powiedziano, że nie ma pośpiechu, że mają dość czasu. Drugiej grupie powiedziano, że już są spóźnieni i muszą czym prędzej wyruszyć. Po drodze eksperymentatorzy ustawili aktora, który udawał, że zasłabł i potrzebuje pomocy.
Jak możesz się domyślać, pośpiech bardzo mocno zdeterminował, czy zechcieli pomóc potrzebującemu. Rezultat był taki, że pomogło 63% osób, które nie czuły żadnego pośpiechu, oraz zaledwie 10% osób będących w gwałtownym pośpiechu. Niektórzy nawet przestępując przez leżącego aktora. Co niezwykle ironiczne, w grupie pośpiechu byli ci, którzy mieli właśnie omówić temat dobrego Samarytanina. Zanim zakrzykniesz jednak, że to fałszywi ludzie i nieprawdziwi chrześcijanie, weź pod uwagę, że w badaniu nie miała żadnego wpływu religijność danych osób, a ją przebadano jeszcze przed całym eksperymentem. Tak więc najwięksi dewoci oraz umiarkowani wyznawcy zachowywali się dokładnie tak samo. Tak więc w tym wypadku etyka była luksusem, na jaki możemy sobie pozwolić tylko wtedy, kiedy mamy na nią czas. Podobne mechanizmy działają w tzw. efekcie przechodnia, gdzie na ulicy nikt nie podejdzie do potrzebującego pomocy leżącego aktora ucharakteryzowanego na osobę biedną i bezdomną. Wiele osób zarówno w eksperymencie powyżej, czy w wypadku efektu przechodnia, mimo że przeszło obok potrzebującego, odczuwało jeszcze długi czas niepokój i rozdarcie, czy podjęły właściwą decyzję. Dobrą radą w takich sytuacjach konfliktu wewnętrznego jest zatrzymać się i zrobić rzecz przeciwną do tej, którą zamierzasz. Dzięki temu prawdopodobnie twój świat będzie nieco lepszym miejscem. Jak widzisz, bardzo rzadko jest jasne, dlaczego robimy to, co robimy. Natomiast warto mieć w sobie tę wiedzę, by móc w właściwym momencie zareagować we właściwy sposób, etyczny, a w szczególności bardziej świadomy. Jeśli ci się podobało, subskrybuj po więcej. Dzięki za twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny,